Misja 14. Błędny cykl. Zadania. Zniszcz most do koszarów. Zniszcz sterownię syrenową. Idź do bezpiecznego domu. Jedziemy z koksem. Uciekliśmy od, kurwa, frajerów. Jesteśmy teraz w lesie. O Jezus Maria, las! Nie żaden pieprzony zamek. Dziękuję, gro! Dziękuję, naprawdę! Bardzo jestem wdzięczny. Serio, jesteśmy teraz w zakazanym lesie z Harry'ego Pottera. Dobra, lecimy w dół. Chwilę myślałem, że się zbugowałem między drzewami. Ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Ta muzyka, która nam towarzyszy, jest okej, klimatyczna, jak i sam poziom graficznie jest zajebiście zrobiony. Ale ona brzmi na taką napoleońską muzykę, jakbym, kurwa, miał się zaraz napieprzeć z Napoleonem Bonaparte. Tak przynajmniej mi się wydaje. O! Frajerzy jadą na tych motocyklach. To się chyba tak jakoś nazywało. Gdzie tu się alarm włączył? Ej, serio, gdzie tu jest alarm? Bo ja nie widzę. Chciałbym go wyłączyć, tak profilaktycznie, tak w ramach, nie wiem, jakiejkolwiek pewności, czegokolwiek. Ale dobra, chyba nie wyłączę, więc możemy iść dalej. On kurwa żył? Ja myślałem, że on padł. Jesteśmy gdzie ostatni raz padłem. Idziemy sobie w dół. Ładnymi tutaj śladami od tego... O, słyszę jak to jedzie. Serio? We mnie? Dobra. Tu już mamy sprawę załatwioną. Idziemy dalej. I tu jest właśnie... A, tu jest kolejne przejście. Nie, ale kurczę, ładnie wygląda ten las. Powiem wam szczerze, że ta lokacja, w której teraz jesteśmy, naprawdę jest taką fajną odskocznią od tego pieprzonego, zasranego, zaszczanego zamku, nie? W której łażej, kurde, ci pojeby, te pojeby, kurde, w zbrojach, bez kitu. Za grosz wstydu nie mają, śmiecie jedne. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Dobrze, elegancko. Most zniszczony, że tak powiem, tak więc w tym momencie będzie ciężko, żeby się tutaj dostać. Tamtego trzeba było właśnie w taki sam sposób pocisnąć. Więc teraz tak, pierwsze zadanie mamy wykonane, więc teraz trzeba zniszczyć syrenę. Oraz polecieć do domu, tak? Safe house? Dobrze przeczytałem?
Ale horda ich tutaj była. Jezusie. Autentycznie, więc ich matka w domu nie miała. I ile ołowiu tutaj jest po mnie. Oj, oj. Aha, tam jest. Tego trzeba będzie zdjąć w góry. No. Elegancko. Teraz już nie będzie nam przeszkadzał żaden frajer. I co tutaj mamy? Mamy jakąś dalszą część... Nie, to dalsza część poziomu jest. Tam trzeba byłoby się dostać. W sensie nie tam, tylko... Wiecie, o co mi chodzi. Tutaj w prawo bardziej. Odbić. O, dokładnie. Tutaj... O! Dobrze jest. Elegancko. Tylko teraz jest problem, bo możemy tylko ze snajperki cisnąć. Ewentualnie z kuszy. Więc teraz po prostu trzeba lecieć do house'u. I ten house będzie prawdopodobnie właśnie w miejscu, gdzie teraz żeśmy szli. Tak więc musimy udać się. Szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kurde! Wiedziałem, że coś nie pyknie. Tak się oddaje strzał, proszę państwa. Dobra, mamy sobie przygotowane ammo. Przy okazji teraz jesteśmy lepiej przygotowani niż ostatnio. I możemy iść zrobić co trzeba. Czyli między innymi zakończyć tę misję. Przede wszystkim. Dobra, uniknęliśmy spotkania z tymi dwoma cymbałami. Ale tutaj jeszcze mamy cymbała. Czy coś po nich zostało? Nie. Oni stąd przyjechali. Dobra, czyli naszym zadaniem jest teraz pójście w dół. I tak też zrobimy. Idziemy w dół. O, widzę, że tutaj sobie szałas zrobili, kurde. Trzeba było jeszcze sobie kiełbasy jakieś ogarnąć. Wiem, chciałeś przeżyć, ale niestety, no, nie w tym życiu, coś nie pykło. To w ogóle ta skała wygląda, jakby tutaj za tym czymś było jakieś wejście do jaskini. W ogóle dziwi mnie fakt, że tutaj się nie zrobił jakiś żaden pożar ani nic, ale okej. Może tak po prostu musi być. Na chwilę tutaj wejdziemy sobie. A skąd? Nie, autentycznie. My zastanawiamy się, skąd oni teraz do mnie strzelali, bo... Nie widziałem, żeby skądś dało się. A, stąd. Okej. To wiele wyjaśnia. Wiedzieli, kurde, skąd ja przylezę. Yeah! Nie! O kurde, ty! Trochę spanikowałem. Przez chwilę myślałem, że oni mnie przejadą, a tu jest koniec już misji. Że to już jest końcówka misji. Jakiś tutaj śmieszny posterunek. Na którym jest śmieć, który nie potrafi wyjść z tego posterunku.
Okej. Oj, oj, oj. Nie za mną te numery. Niech następny wyjdzie. Czemu ona się tak baguje? Manon, co ty odpieprzasz? A, widzicie? Dobrze, że żeśmy wcześniej strzelili. Dobra, jest. Ja pierdziele, co oni odwalają? No jebnięci. No jebnięci, po prostu. Udało się, wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy. Ciekawostka. Miasto Buren oddalone jest od Wewelsburga około 3 mile. W czasie rzeczywistym przejście pieszo zajęłoby nieco mniej niż godzinę. Here is the band of criminals that was the Axis leadership at the beginning of the war. Adolf Freud, the Führer of the Third Reich, the man who personifies true evil. Benito Mussolini, an incompetent thug who sold out his own people. Hermann Göring, the decadent Reichsmarschall in charge of the Luftwaffe. And Heinrich Himmler, head of the Nazi SS who oversaw the greatest crimes against humanity. Himmler was a mentally unstable man who truly believed the crazy mythology that he and his fellow SS deviants created in their efforts to establish an independent state within Nazi Germany. Unfortunately, Himmler took his own life before he could be brought to trial. Unlike Göring, who was convicted and sentenced to death at the Nuremberg War Crimes Tribunal, and who is no doubt spending eternity with the rest of his friends. Sami celebryci normalnie. Sami kuźwa celebryci tutaj byli. No ale jedna gwiazdka, wywalone w tą jedną gwiazdkę. Sami celebryci od siedmiu boleści tutaj byli właśnie przedstawieni. O Jezus Maria, jak ja patrzę na te mordy, to aż się żygać chcę. No ale niestety musimy walczyć z wojskami tych krzywych, obleśnych mord, więc... Wiecie, o co chodzi. Możemy wrócić teraz do menu głównego i co? Co się będzie działo? A, ten się obija, obibok jeden. There's a new mission that suddenly opened up, but it's strictly on a volunteer basis. This is the town of Cassino, the gateway to Rome. And this is the abbey that sits above Cassino, on a small mountain that is the most strategic spot in a most strategic town. The Allies have been stuck here for weeks, unable to take the hill or the abbey from the Germans, and time is running out. Unlike the ruins on Crete, command has made the decision that it's time to attack the site from the air, no matter the consequences to history or scholarship. The abbey has been there for over 1400 years, and tomorrow, it's going to be bombed into oblivion. Now, here's where it gets complicated. Just within the last hour, we finished translating a message that was transmitted from the abbey last night. It was written in, of all things, Latin. What it says is quite troubling. The author claims to be a monk sympathetic to the Allied cause, someone who doesn't want to see any more loss of life on either side. Now here's the really distressing part. The monk claims that there are several downed American pilots being held inside as prisoners of war. He says they're confined to cells in the old part of the abbey and would surely be killed in a raid. There certainly have been a lot of airmen from the 8th Air Force lost over Italy, so the monk's claim is not without merit. But let me be clear, Manon. We don't have any independent confirmation of the monk's story, or if he even is a monk. The language and diction check out. But the Nazis have fooled us before. This all just might be a clever ruse on their part to prevent an aerial bombardment. The mission is fairly straightforward.
clandestinely infiltrate the Abbey, rescue the POWs, and disrupt the Germans' operation by destroying whatever equipment you can. The monk's message contained very specific instructions on how to sneak inside, which you can read on the plane if you accept this mission. Okej. Okay. Dobra. Tak więc jesteśmy teraz we Włoszech. O, Italia. Ale rozdział piąty zostawimy sobie na następny raz. Przeszliśmy dzisiaj dwa rozdziały. Jestem z siebie bardzo zadowolony, mimo że ostatnia misja z rozdziału czwartego to naprawdę jest w cholerę ciężka. Tak teraz mogę sobie z ręką na sercu zakończyć sesję. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny jest ona prowadzona. Napiszcie w sekcji komentarzy wasze oczywiście przeżycia z tymi misjami, które obecnie przechodzę, czy jakaś z tych misji dotychczasowych była dla was najcięższa. Jak wam się ogólnie gierka podoba, bo jest to gierka z pierwszego PlayStation. I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, gdzie tam informuję o odcinkach na bieżąco, jeżeli YouTube wam nie daje powiadomień. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Medal of Honor Underground. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!